Dzisiaj będzie całkowity off-topic, ale jednak związany troszkę z architekturą i związany z wiedzą, którą każdy z nas powinien posiadać w mniej lub bardziej rozwiniętej skali. Tym razem będzie to ogrodzenie i tym razem będzie to niedziałająca furtka, niedziałająca brama, która po prostu się nie otwiera, nie reaguje na pilota. Kilka dni temu przestała mi się otwierać brama. Okazało się, patrząc się na to wszystko, że padł przekaźnik, czyli radio, czyli to. Brama przestała się otwierać, nie reagowała na pilota. Ani jeden, ani drugi, ani trzeci pilot. W internecie znalazłem kilka porad, jak coś takiego naprawić. Generalnie trzeba to było wymienić. W obudowie znajduje się taka płytka. To można kupić za 100 zł. Generalnie w internecie. Do tego potrzebny jest jeszcze pilot czterokanałowy. Czyli to 868 SLHLR. I teraz jak zaprogramować takiego pilota, jeżeli na tej płytce nie ma przycisków kanałowych? Bo ich nie ma. Mamy tutaj trzy przyciski. Lewy, środkowy, prawy. Plus, minus i F-ka. Przyciskamy ten lewy mniej więcej przez 8 sekund. Po 8 sekundach naciskamy ten i ten przycisk jednocześnie. W tym momencie ta dioda, która tutaj będzie, zacznie migać na niebiesko. W momencie, jak zacznie migać na niebiesko, wciskamy sobie ten przycisk. W tym momencie, programując tak naprawdę, przycisk numer 1. Jeżeli wcisnęlibyśmy przycisk numer 2, zaprogramujemy przycisk numer 2. I tyle. Mamy zaprogramowanego mastera. Prościej się nie da. Brama u mnie się już otwiera. Na raz.